Do tej pory zakładaliśmy, że transformacja Lorentza odbywała się pomiędzy układami, które poruszały się wzdłuż osi x. A w tym nagraniu będę chciał dać ci przykład, jak wykonać rachunkowo transformację Lorentza, gdy prędkość względna układów jest zwrócona w dowolną stronę. Zaczynamy więc pracować już tutaj w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Zrobimy sobie to na konkretnym przykładzie. Zakładamy, że względem pewnego obserwatora inercjalnego porusza się drugi obserwator i jego czteroprędkość dana jest takim wzorem. Mamy jej współrzędne 2, 1, 1, 1. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, to obejrzyj sobie nagranie, czym jest czteroprędkość. Tutaj przypomnę wzór, którego tam używaliśmy, że ta czteroprędkość ma tutaj współrzędną czasową równą gamma. No a te pozostałe współrzędne można tak w zwarty sposób zapisać, że jest to beta jako trójwektor razy gamma, gdzie ten wektor beta no to jest zwykła, zwykły wektor prędkości trójwymiarowej przez, przez C. I to co będziemy chcieli zrobić, to chcemy znaleźć macierz Lorenza, macierz transformacji Lorenza do układu, Odniesienia opisanego tą czteroprędkością. Z tej czteroprędkości można odwikłać, jaka jest zwykła prędkość tych układów. Porównując te dwa wzory, widzimy, że tutaj gamma jest równe 2, czyli 1 przez pierwiastek 1 minus beta do kwadratu jest równe 2. Jeżeli sobie teraz od, podniesiemy to równ obie strony tego równania do kwadratu, no to dostajemy, że beta jest równa pierwiastek z 3 nad 2. To jest prosty rachunek, do którego cię zachęcam. Ta beta jest długością tego, tego wektora beta. I teraz tą czteroprędkość możemy już tu jawnie zapisać na współrzędnych, że to jest gamma beta x razy gamma beta y razy gamma i beta z razy gamma. Porównując te dwa wektory, widzimy, że te wszystkie współrzędne beta x musi być równe beta y i musi być równe beta z gdyż, ta jedyn gdyż tutaj mieliśmy te same jedynki. Ta beta jako długość tego wektora musi być równa pierwiastkowi z sumy kwadratów jego współrzędnych ale ponieważ są one takie same i tu zauważmy, że wszystkie te współrzędne są dodatnie. Więc możemy tutaj więc pod pierwiastkiem tutaj jest 3 razy beta x do kwadratu wzięte. Więc łącznie mamy beta x razy pierwiastek z 3. No i teraz z tego tutaj równania, jeżeli podzielimy sobie obie jego strony przez pierwiastek z 3, to widzimy, że beta x jest równe 1 druga, Czyli to znaczy, że x-owa tuj trójpędkości jest równa 1, 2c. No i podobnie oczywiście y i z Transformację więc tego układu inercjalnego związanego powiedzmy z Ziemią, będziemy robić do takiego układu tu mieszczącego się w pierwszej ósemce tego trójwymiarowego układu współrzędnych. Gdybyśmy chcieli narysować ten wektor prędkości, no to on ma takie same tutaj współrzędne i to dodatnie więc tak symbolicznie tą prędkość V możemy sobie tu zaznaczyć w tę stronę podpisując, że jej współrzędne wszystkie są takie same ten wektor mimo, że my go tak rysujemy jego strzałka jest zwyczona wtedy do nas i rzut tego wektora prędkości na płaszczyznę XY ma kąt tutaj z osiami XY 45 stopni z czteroprędkości odwikłaliśmy więc zwykłą trójprędkość. No i chcielibyśmy mieć teraz macierz, która będzie nam transformowała wszystkie wielkości do układu tego primowanego, który się tu porusza wzdłuż tej prędkości, wzdłuż kierunku tej prędkości V. Pokażę Ci teraz od strony praktycznej, jak to zrobić. Nie będę tutaj wyprowadzał tej macierzy. To macierz można wyprowadzić tutaj z niezmienniczości równań Maxwella względem transformacji Lorenza, albo z tego, że jeżeli transformacja Lorenza jest w jakimś kierunku, to wtedy składowe równoległe w tradycyjnym sensie do tego kierunku powinny się transformować tak, jakby ruch był wzdłuż osi X, a A składowe prostopadłe powinny zostać niezmienione. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, więc gdyż chcę, żeby to nagranie było praktyczne. Ta transformacja Lorenza, nie przeraz się tego wzoru, ona wygląda tak, że mamy tutaj składnik L00, L0K, zaraz sobie to porządnie rozpiszemy, tutaj jest I, L i 0, no i taki składnik, który nazwę H, i k, gdzie l00 tak jak w, z, w przypadku zwykłej transformacji to jest też gamma no tutaj, natomiast tutaj w tym wierszu pierwszym te elementy są równe minus v k przez c razy l00 czyli razy gamma, macierz jest symetryczna więc Taki sam wzór możemy napisać na L i 0. Natomiast pojawia się tutaj nowy składnik uogólniający właśnie te transformacje na cztery wymiary H i K. Jego się nie przeraj. zaraz pokażemy jak go, jak go wykonać w tym przypadku. Jest to delta Kroneckera i K plus gamma kwadrat przez 1 plus gamma razy iloczyn tutaj V i VK przez C kwadrat to jest składnik właśnie uwzględniający to, że osie się tutaj nie pokrywają. Te indeksy i, i k zmieniają się tutaj, albo możemy sobie to numerować 1 2 3, albo x y z, tak jak tutaj. No i teraz sobie tą macierz Lorenca utworzymy. Składnik L00 w naszym przypadku jest równy gamma. No a gamma w naszym przypadku było równe 2, więc tutaj dajemy dwójkę. Teraz tutaj powinniśmy najpierw wpisać składnik L0, tu jest numer wiersza, a kolumna jest wtedy pierwsza, gdyż to była kolumna zerowa, i składnik L01 będzie miał tutaj minus V1, a jedynka jest X, czyli minus VX przez C razy gamma, no ale VX przez C to jest beta X, czyli jedna druga więc muszę wziąć minus jedną drugą no i pomnożyć ją razy gamma czyli razy 2 no i podobnie następny składnik to byłoby tutaj l wiersz jest zerowy a kolumna jest wtedy druga czyli x czyli y z tego wzoru wtedy mamy minus V2, czyli minus Vy przez C razy gamma. No ale Vy przez C też jest równe jedna druga, więc ten składnik będzie równy tej samej wartości. Tutaj widać, że wychodzi minus 1, więc tym, w tym miejscu wpiszę minus 1. No i zeta współrzędna prędkości, czy też bety, tak samo jest równa. 1, druga, więc tutaj też nam wyjdzie minus 1. Macierz Lorenza jest symetryczna, więc, pion, więc tą pionową tutaj kolumnę można utworzyć z symetrii, odbijając ten wiersz tutaj na pierwszą kolumnę, czyli mamy minus 1, minus 1, minus 1. Pozostaje nam jeszcze tutaj wypisać elementy tej macierzy przestrzennej. To jest macierz, której elementy oznaczyliśmy tutaj literą H. Zaraz pokażemy sobie krok po, krok, krok, krok po kroku, jak je wyliczyć. Tutaj jest element z pierwszego, z pierwszego wiersza, czyli licząc od zera, to tak, jakby jest drugi wiersz. To jest element z, wiersz, z wiersza o numerze 1 i kolumna w pionie też jest pierwsza, więc musimy wyliczyć element H11. I element H11 liczymy tutaj z tego wzoru. Jest to delta Kronekera 11 plus gamma kwadrat przez 1 plus gamma. Tutaj te i i k są wtedy jedynkami, więc będzie V1 razy V1, ale 1 u nas oznacza x, więc możemy sobie to podmienić na x. Vx razy Vx przez C kwadrat. No i teraz możemy już podstawić tutaj sobie dane liczbowe. Delta 1 1,1 jest równa tutaj 1c. Dodajemy do tego gamma kwadrat, czyli 4. 1 plus gamma, no to będzie 1 plus 2, czyli 3. No a tutaj Vx to jest 1 1,2c. Razy 1,2c, no to na górze będziemy mieli 1,4c kwadrat. Dzielimy to przez c kwadrat. Tutaj nam się czwórki skracają, no i dostajemy wtedy 1 plus 1 trzecia, czyli 4 trzecie. To jest ten element H11, on jest w tym miejscu. No i tu, ponieważ te pozostałe współrzędne prędkości były takie same, no to gdy będziemy liczyć element tutaj, ten na przekątnej H22, to tylko by się zmieniło tutaj, że mielibyśmy deltę 2, 2, a ona też jest równa 1. No i VY razy VY da tutaj te same wartości, czyli na całej tej przekątnej mamy tutaj wartości 4, 3. No i pozostaje nam policzyć te elementy poza przekątną. Ten element jest tutaj z drugiej kolumny i z, i z wiersza o numerze 1, więc jest to element. H1,2 no i licząc teraz H1,2 mamy tutaj deltę z numerami 1,2 plus gamma kwadrat przez 1 plus gamma tu będziemy mieli tylko iloczyn prędkości V1, czyli Vx razy V2, czyli Vy no i przez C kwadrat no ale te te wszystkie współrzędne są takie samo, tylko będziemy mieli taką różnicę, że delta kronekera działa tak, że jak ma tutaj różne indeksy, to daje wtedy 0, zostanie nam wtedy więc ten sam, więc sam ten składnik, a ten składnik dawał 1 trzecią. Ten wynik będzie niezależny od tego, którą z tych pozadiagonalnych współrzędnych tutaj wstawiamy, więc wszystkie te elementy będą tutaj równe 1 trzecia. Tu też jest 1 trzecia. Macierz jest symetryczna, więc odbijamy to tutaj przez lustro tej diagonali. 1 trzecia, 1 trzecia i 1 trzecia. No i utworzyliśmy teraz macierz. Utworzyliśmy w ten sposób macierz Lorenza która nam tutaj z układu nieprimowanego przechodzi do układu primowanego poruszającego się z tą właśnie prędkością względną. Jak ta macierz teraz działa? Jeżeli chcemy sobie teraz przetransformować jakieś współrzędne jakiegoś zdarzenia czasoprzestrzennego, które w starym układzie miało współrzędne CTXYZ, no to wystarczy, że przemnożymy to przez tą uzyskaną macierz Lorenza. I w ten sposób otrzymujemy współrzędne danego zdarzenia, ale w układzie primowanym. No tu pokażę oczywiście przykładowo, że na przykład ct' to jest wtedy 2 razy ct minus x minus y i minus z. Podobnie x' no to byłby ten wiersz razy ta kolumna. I tej transformacji możemy użyć oczywiście dla dowolnych tutaj czterowektorów, nie tylko dla czterowektora położenia, ale też na przykład dla czterowektora energii pędu, który już dokładnie wprowadzam w moim zadaniowym kursie szczególnej teorii względności, do którego link znajdziesz w opisie do tego nagrania. Oczywiście, jeżeli potrzebna byłaby tutaj transformacja odwrotna to wtedy wystarczy tylko zmienić tutaj znaki na minus przy tych współrzędnych prędkości i wtedy ta macierz jest macierzą transformacji odwrotnej z układu primowanego do układu nieprimowanego. Jeżeli miałbyś czy miałabyś jakieś pytania odnośnie tego przykładu, no to śmiało zadawaj je w komentarzach i zachęcam Cię też do zasubskrybowania mojego kanału Fizmat.